bez nich gwiazdy nie świeciłyby tak jasno. A mowa o aniołach stróżach programu Star Voice. Gwiazdy mają głos. Wiedzą, co zrobić, by oczarować głosem jury i widzów. Magda, Małgosia i Maciek, czyli 3 razy. Mieszanka wokalno-wybuchowa nowego muzycznego show. To oni stoją za sukcesem występów gwiazd. Śpiewać każdy może. Trochę lepiej, trochę gorzej? Oczywiście, że tak, ale rola trenerów jest taka, żeby wszyscy wypadali jak najlepiej, czyli wszyscy dobrze śpiewają. Musimy w tempie ekspresowym dokonać czasami cudu. Oddziałujemy na tych samych falach, bardzo mi się dobrze z nią współpracuje. Jestem sportowcem, który jest przyzwyczajony do takiej bardzo bliskiej relacji zawodnik, trener. Nie. To nie trening przed zawodami lekkoatletycznymi. Tak wygląda rozśpiewka pod czujnym okiem Małgosi Szarek. Ciężko złapać oddech, ale za to można zyskać głos. Podchodzą do tego z wielkim zaangażowaniem, z sercem. Wykonują swoją pracę, odrabiają zajęcia w domu, te, które im oczywiście zlecę. Chce się i ćwiczyć, i chce się pójść i później wystąpić, zaprezentować to, czego się nauczyliśmy. Dużo serca daje, a to serce jest bardzo ważne. Śpiew to jedno, ale gdy dochodzi do tego stres, program na żywo i taniec, to sprawa zaczyna się komplikować. Ja widzę, jak oni tutaj drżą, żeby połączyć i właśnie śpiewanie i taniec. Naprawdę to są takie urocze rzeczy, jak się na nich patrzy. My musimy zadbać tu akurat z uczestnikami, którzy nie są profesjonalistami, nie śpiewają na co dzień, o to, żeby oni wykonali ten utwór jak najbardziej poprawnie i dobrze przede wszystkim, żeby nie było nieczystości. Jak mogłabyś zaśpiewać, żeby zaprosić widzów do oglądania Star Voice Gwiazdy mają głos? Gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy mają głos. Bez nich gwiazdy nie świeciłyby tak jasno. A mowa o aniołach stróżach programu Star Voice Gwiazdy mają głos. Bez nich gwiazdy nie świeciłyby tak jasno. A mowa o aniołach stróżach programu Star Voice. Gwiazdy mają głos. Wiedzą, co zrobić, by oczarować głosem jury i widzów. Magda, Małgosia i Maciek, czyli 3 razy. Mieszanka wokalno-wybuchowa nowego muzycznego show. To oni stoją za sukcesem występów gwiazd. Śpiewać każdy może. Trochę lepiej, trochę gorzej? Oczywiście, że tak, ale rola trenerów jest taka, żeby wszyscy wypadali jak najlepiej, czyli wszyscy dobrze śpiewają. Musimy w tempie ekspresowym dokonać czasami cudu. Oddziałujemy na tych samych falach, bardzo mi się dobrze z nią współpracuje. Jestem sportowcem, który jest przyzwyczajony do takiej bardzo bliskiej relacji zawodnik-trener. Nie. To nie trening przed zawodami lekkoatletycznymi. Tak wygląda rozśpiewka pod czujnym okiem Małgosi Szarek. Ciężko złapać oddech, ale za to można zyskać głos. Podchodzą do tego z wielkim zaangażowaniem, z sercem. Wykonują swoją pracę, odrabiają zajęcia w domu, te, które im oczywiście zlecę. Chce się i ćwiczyć, i chce się pójść i później wystąpić, zaprezentować to, czego się nauczyliśmy. Dużo serca daje, a to serce jest bardzo ważne. Śpiew to jedno, ale gdy dochodzi do tego stres, program na żywo i taniec, to sprawa zaczyna się komplikować. Ja widzę, jak oni tutaj drżą, żeby połączyć i właśnie śpiewanie i taniec. Naprawdę to są takie urocze rzeczy, jak się na nich patrzy. My musimy zadbać tu akurat z uczestnikami, którzy nie są profesjonalistami, nie śpiewają na co dzień, o to, żeby oni wykonali ten utwór jak najbardziej poprawnie i dobrze przede wszystkim, żeby nie było nieczystości. Jak mogłabyś zaśpiewać, żeby zaprosić widzów do oglądania Star Voice Gwiazdy mają głos?
Gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy mają głos. Brrr.